Mów, Żerecho. Halo, słucham. Halo, my tutaj z pizzą stoimy pod blokiem. Jaki numer mieszkania? Jak z pizzą stoicie pod blokiem? No, Garna 30, jesteśmy. Ja was nie widzę. Jak nas nie widzisz? Przecież macham ci chujem, kurwa, aż się świeci na całej dzielnicy. Nie widzisz? Nic nie widzę z okna. No ja tutaj w Oplu takim białym jestem. Centralnie pod kratką, takie brązowe drzwi są. Zaparkowałem, ej. 200 zł do zapłaty, to zejdź na dół, ja tu w samochodzie jestem, bo zimno jest. Ale ja nigdzie nie schodzę na dół. No to podaj numer ten, to zadzwonię domofonem. Weź wyjdź z samochodu, bo ja ci muszę zobaczyć, jeżeli mam ci otworzyć drzwi z tą pizzą. No dobra, poczekaj, już wychodzę z samochodu. Patrz. Wyjdź teraz z samochodu. No, halo, wysiadłem z samochodu, nie widzisz mnie? A ja jestem coś jebnięty. Przecież ja kurwa cały czas patrzę z okna i nikt nie wyszedł z samochodu. Nawet cię nie ma na ogarnej 30. Wyszedłem z samochodu. Nie, teraz z samochodu to wyszedł kurwa jakiś stary Janusz, który kurwa niesie siatkę. A tego Janusza to widzę. Walić go w pizdę. Na czarno idzie ubrany. No ja prawda, bo Janusz ma szare spodnie. Jak ty, no to prawie czarny ty. Tam tylko takie trochę dziewczyny, jasne. Dziewczyny, co tam u was? W porządeczku, a u ciebie? Elegancko, słuchaj. Uj mnie swędzi. Cicho, mów normalnie, człowieku. Oni nie mają tej pizzy, oni dzwonią na beki, bo to kurwa pierdolone gówniarze są. Ej, gówniarze, nie gówniarze, 23 lata, wiesz? Słuchaj, klientów coś było. Z nami pogadać za darmo, bo nie stać was na przyjemność z nami? Stać nas, jak no to tak nas po, no, tak po, no tak po 200 wywalić na każdą z nas, no trochę są pieniążki, nie? Ty, ale po chuj jak mam dziewczynę. Taka jedna szósta waszej pensji. Mam dziewczynę? Po chuj jak mam dziewczynę, co ty mi gadasz? No, masz dziewczynę. No. No fajnie, fajnie masz dziewczynę, ale co z tego? Słucham? Beka z ciebie, dipiero. Ale stary, ja mam bardziej bekę z ciebie, stary. Przecież to ja kręcę bekę w sposób bardziej elokwentny niż ty. O kurwa. O kurwa, chyba żeś słownik otworzyła i wyszukała gdzieś to słowo, co? Nie. No co ty? Kochanie, przestań tak mówić. Ale chujowe macie okna, kurwa, zakratowane. W jakimś zoo byście tam siedziały. Nie, nie mamy zakratowanych okien, co ty pierdolisz? A gdzie wy? Na drugim piętrze czy na trzecim? Bo ja tutaj widzę... No gdzie mam kamieniem zajebać? Na którym piętrze jesteśmy? No dobra, ja ci nie powiem, na którym piętrze jesteśmy. Było coś tych klientów dzisiaj, czy zmuła trochę? No powiem ci, że zarobiłam więcej niż ty w ciągu całego miesiąca, więc zajebisty dzień. Wątpię ty, bo 4000 ludzi cię na żywo słyszy, więc nie wiem, ja chyba zarabiam tyle, co ty kurwa... Tyle, co ty w tydzień, ja robię w 3 dni, tak mi się wydaje. Kochanie, ja 4000 ludzi potrafię zarobić w 3 dni, więc... Więc właśnie. No ale ja nie muszę cipska wystawiać, nie? I no. Mnie pizdy penicyliną nie strzykuje, ale nie? Ale co cię to obchodzi, co ja robię? Nie, no co ty mnie brągąży, dla mnie to możesz... No przestań krytykować, bo po prostu najwyraźniej w świecie krytykujesz coś, na co ci nie stać, bo wielu panów do nas na łatwiznę poszłaś, suko. Ja na łatwiznę poszłam, a dlaczego? Ach, bo dajesz dupy, kurwa. A może ja lubię dawać dupy, lubię seks, jestem nifomanką, chcę mieć z tego pieniądze, ja nie będę się ruchała za darmo albo za dyny w klubie. Ale no to jak ty, przychodzi taki to spasiony, czekaj. To jest lipa chyba trochę, co? Taki ej, to poczekaj. Taki skurwysyn. Taki śmierdzący, nieogolony kłak, co? Co zapierdala serkiem spod golfa, zapierdala, ciągnęłaś takie, nie? Łonowce do noska wchodzą. Ale łonowce do nosa wchodzą, czy nie? Ja czpam łonowce, kochanie. Ty, słuchaj. A jak dałbym Menelowi 400, żeby przyszedł taki brudas typowy na 2 godziny z tobą się zabawił, też byś mu ten obciągnęła, co? Nie, żeby coś, ale my mamy prawo wyrzucić klienta, jeżeli nam się nie podoba. No a jak on przyjdzie kurwa z kolegami, ale przecież ty pieniędzy nie okno wyrzucił. Jest coś takiego jak ochrona, a uwierz mi, ochrona potrafi zrobić swoje. To niezła. Podawaj tych ochroniarzy teraz szybko na dwór. To dobre wariaty. Oj, uwierz mi, nie chcesz ich spotkać. Ej, cicho teraz, Avanti. A tej ochronie to też musisz trochę cipeczkę wystawić, żeby było spoko? Żeby mieli chęć cię chronić, czy nie bardzo? Co mówisz? Musisz dla ochroniarza czasami pałkę opierdolić, czy nie? Nie muszę się ruchać wcale z ochroniarzem, nie muszę. Działkę mu odpalasz, hajsu, tak? Nie odpalam mu działki hajsu. To za co cię broni, bo jesteś jego posłuszną kurwą, czy o co tu chodzi? Jak to działa w tym biznesie?
4000 Panie, ludzi w Polsce. czy ty jesteś z KGB i robisz jakiś wywiad środowiskowy? Jestem kurwa z Jakuzy i zaraz ci wyjebię kurwa z katany na pizdę. Tak się składa, że znam dobrze kulturę Japonii i prawdziwy mafioza z Jakuzy. Nigdy mnie nie tknął kobiety. To nieźle. Dziwkę by taką jak ty, to by jej kurwa racę do cipy wsadził. A co cię to obchodzi, że jestem dziwką? Może ja lubię być dziwką. No dobra, lub sobie my tam wyjebane, tylko chodzi o to, że ruchać się jak ruchać, ale jak przychodzi taki spasiony typ, no nie powiedz, że nie, jakiś taksówkarz gruby cię nie jebał. No powiedz, że nie. Taki... Najważniejsze, żeby hajs się zgadzał, misiaszku. Hajs to się menel zgadza? Przyjdzie no do dobra, ciebie. No ale hajs się zgadza i co, ile, za kiedy kończysz, kiedy na mieszkanie już będzie? Na chatę będzie i kończysz z biznesem, tak? Słucham? Nazbierasz sobie na coś, co tam sobie wymarzyłaś i kończysz z biznesem, czy jak to jest? A co się to obchodzi, kiedy ja nie, kończę no z biznesem? Bo nie, ja skończę z biznesem mogę nawet teraz, o, no no tak, słowa, kiedy ja kończę ale z biznesem. Wspomnienia zostają, co? Że gruby Józio no, cię tam kurwa, napierdalał w srakę. Młode albo dupsko, mu... ale typ starym kurwa, nie, chujem powiem, zapierdala. Niestety muszę cię zawieść, bo jestem dziewicą analną. Nigdy nie miałam chuja w dupie, nie to co ty. Bo ty miałeś też pewnie chuja w gębie, nie? Fajne uczucie, co? Zajebiste. A tobie pewnie nie jeden murzyn na klatę się dostał, kurwa. Razem z tym swoim kolegą, tym typowym dobra, Sebastianem, nie, takim kurwa dosikiem się na się w dupeczkę zapinacie się, spuszczacie sobie ale nawzajem do ulia i to poły tam... I robicie sobie nawzajem kotku kolejny ze spermy i kochani. Ej, typo, chciałabyś kogoś pozdrowić? Ty świrusko jebana, abym ci takiego liścia na uspokojenie wyjebał, ci powiem. Słucham? A ty bierzesz jakieś relanium na uspokojenie, bo ty bardzo nerwowa jesteś, co? Ty się tak ale nie denerwuj, ja biorę relanium, kochanie. Kochanie, niedaleko na Wrzeszczy jest psychiatryk. Zawsze tam mogę iść, jak jestem nerwowa. Spokojnie, o moje zdrowie psychiczne masz się nie musisz, kochanie. Doceniam twoją troskę, ale wszystko ze mną jest w porządku. No nie sądzę. Chcesz kogoś pozdrowić? No, ale wszystko w porządku. Tak, swoją starą kurwa chcę pozdrowić, wiesz? Fajnie dobra, się suko, parter, oglądasz YouTube'a trochę? Bo pewnie to na netach będzie, bo 4400 ludzi na żywo to słyszą, nie? Sobie obejrz, no, no wpisz sobie Rafonix na YouTubie jak coś. Pamiętaj to. To wyślij mi linka w SMS-ie i ja sobie obczaję, okej? Okay? W porządeczku, bez lipki. Czekam na SMS-a, siema. Siema. Spierdalaj, kurwa. Daj, wyślę jej wiadomość. Ty pojebany jesteś. Co, no, no ty i Alfonsy, to wiesz, to, do czego się nadają, kurwa. Pojebało cię, że będziesz jakieś kurwa SMS-a, żeby twój numer miała, ty. Ze Skype'a, gościu.